Znajdujemy się na ulicy Sienkiewicza w Piławie Górnej. Będą tu realizowane dwie inwestycje, które są inwestycjami dwuletnimi, ale rozpoczną się już w tym roku. Mamy już podpisane umowy, jesteśmy po przetargach i dosłownie w przeciągu kilku dni mają zacząć się prace. Pierwsza inwestycja to jest budowa chodnika w ulicy Sienkiewicza. Ulica Sienkiewicza jest dosyć długa i na około połowie swojej długości nie ma jeszcze chodnika i właśnie postanowiliśmy to uzupełnić. Tutaj będzie budowa na długości gdzieś około 1200 metrów. Tak jak wspomniałem, prace mają się zacząć już w ciągu kilku najbliższych dni. Druga inwestycja będzie to inwestycja, która polega na wymianie oświetlenia ulicznego, ale w całym mieście. Jesteśmy razem z innymi gminami powiatu dzierżoniowskiego w takim projekcie partnerskim, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i rozmach tej inwestycji jest taki, że również ona musi być rozłożona na 2 lata, ale właśnie zaczynamy od ulicy Sienkiewicza i tutaj również, jak wspomniałem, jest podpisana umowa i w ciągu kilku następnych dni firma wejdzie i zacznie prace ziemne, prace fundamentowe. Jeśli chodzi o ten projekt oświetlenia, to chciałbym powiedzieć kilka słów więcej. W całym mieście będą wymienione wszystkie lampy, tak zwane sodowe, na lampy LED-owe. To jest właśnie całe clue tego przedsięwzięcia, bo chodzi o ten efekt oszczędnościowy, który ma być uzyskany przy realizacji tego projektu, bo jak wiadomo, lampy LED-owe dają znacznie lepszą jakość oświetlenia i mają znacznie mniejsze zużycie prądu. Wobec tego spodziewamy się dosyć dużych oszczędności na rachunkach. W ramach tego projektu będzie również uzupełnienie oświetlenia na kilku ulicach, które mają oświetlenie rzadkie albo nie mają go wcale. Więc będzie dołożonych ponad 100 słupów z lampami. Wszystkie słupy, które zostaną, będą pomalowane i również zostanie wymienione oświetlenie w 100% na głównej ulicy Piastowskiej, która, jak już wspominałem wielokrotnie, jest przeznaczona do przebudowy. Jeżeli chodzi o finansowanie budowy chodnika, to otrzymaliśmy również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tutaj wkład własny gminy będzie bardzo niewielki. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, tak jak wspomniałem, jest to projekt partnerski, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Prace będą trwały zarówno w jednej, jak i w drugiej inwestycji do jesieni roku 2022. Koszt wykonania chodnika to jest około 1 100 000 zł, natomiast wartość zadania wymiana oświetlenia ulicznego to jest około 2 100 000 zł.